Halo, halo, cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, a to jest Władca Pierścieni, Powrót Króla. Idziemy sobie do Kirith Ungol jako hobbit. Myślę, że na koniec przelecimy sobie przez te wszystkie tutaj dodatkowe rzeczy. Nie wiem, chyba szczeliny zagłady nie są aż takie długie. Więc dzisiaj Kirith Ungol jako sam idziemy uratować Mr. Frodo! Mr. Frodo! Samwise Gamgee! Mr. Frodo's up in that tower. And to get myself up there, I've got to find a way up. Aha! Dobra, ty! Będziemy się z nimi... Oj, oj, oj! O kurde, on się przebija przez takie rzeczy. Oj, 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 oj. Dobra, dobra. Nie, nie, nie! O! No tak. Czyż ty, kurde! Dobra. No, ty, no! Ej, co?! Nie dość, że zrolowałem, jak zrolowałem, ale odskok był dobry, dobra. Ale patrzcie, bez w ogóle wstawki filmowej. To się nie dzieje, chyba każda misja miała taką wstaweczkę, nie? Chyba, że... nie, chyba ten... druga, ostatnia misja Gandalfa chyba też nie miała. Czekaj. Nie? Oj, 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 oj. Ale nie wiem, czy widzicie. Tam jest licznik u góry. Dobra, dobra, chodźcie tutaj. Noż ty. Aha. No to nieźle. Okej, dobra. Maksymalny swoje robi. Dobra. No to mamy, ale co? Ja mam 80 orków zabić? No dobrze, że drop tą miksturkę, ale to tak nie w takich grupkach. Oj, oj, oj. No dobra. Ale wy powinniście być obici. Dobra, mamy to. 7 na 80. Ja pierdziele. No. Na pewno tu ktoś idzie. Bardzo dobrze. Dobijaj go sam. W zasadzie to tutaj nie mamy już co expić. O, dupę jeża. No. Więc noż w dupę, ty! Więc nie ma co tutaj szarżować, żeby nabijać kombosy. Myślę, że powinien dostać, nie? Tak, dostał, dostał, zdecydowanie dostał. Dobrze jest? Jest dobrze. 11 na 80. Liczę na checkpoint w połowie, naprawdę. Czekaj. Aha. Takie buty, no dobra. No, ho, 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 ho! Się kurwa rozbestwiliście, co? Oho! Wiecie co? Ja bym was... w ten sposób walił. Bo... o! No, ej! Na pewno po kolei, nie? To nie ulega wątpliwości. Albo ściom. Dobra, do maksa.
To będzie trudne, tam pole go przejść na spokojnie. Dobra. Z dwoma to już sobie powinniśmy poradzić. Robimy to. Tu też możemy dobić. Ale nie wiem, czy ja po prostu mam przelecić to, czy muszę zabijać ich. No, niby jak jest licznik, to powinienem, nie? No dobra, a jakbym sobie tu wbiegł, to bym przewrócił. Oni powinni się popalić częściowo, nie? Dobrze jest. No już tam poginął, tak? Jakbyś tak... Samwise. Wiesz, tak... O! Bardzo dobrze. Dobra, czy wylecicie za mną? Nie. No niech oni się tłuką między sobą, no to... To mi w żadnym stopniu nie przeszkadza, nie? Tylko musimy być Thanosem po prostu. Musimy zadbać o balans, żeby... Ziomeczki się nie powybijały tak, żeby... Jeden szczep się na nas rzucił, nie? Ja nie wiem, to są jakieś gobliny i Uruk-hai, czy co? Czy to są jacyś zwykli orkowie? Ja tam nie kojarzę, niestety. Oj, oj, oj. Oj, 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 Mateusz, to żeś się wkopał. Ej, 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 ej. Nie! No od czego zginąłem? Kurczę, blade! No i się kurde zaczęło. Dobra, zrobimy to w ten sposób. No. No przecież kurwa mat! No al halo! Ja pierdzielę, nie? Że to jest najgorszy przeciwnik. Zwłaszcza, że ten roll tu nie działa tak fajnie jak w Soulsach, zwłaszcza, że on jest odskokiem do tyłu. Znaczy, sam jest w ogóle gigakoksem, nie? Chłop się tłucze z plecakiem na tych. Ja, spróbujemy tak. No, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie, chodźcie. No, możemy tak do was zejść. Powinieneś spłonąć. Dawaj. Dobra, wchitnęło go. Nie hitnęło go. A nie, hitnęło go. Ja pieprzę. Po co żeś podbiegał, stary? O, dobra, mamy full zdrowia. Nie no, te ostrza to jest absolutny must have, nie? Aha, przyszliście się do mnie bić. Może być. Nie! No ty! Ale ty, to jest w ogóle śmieszne, bo on mi hitnął prawie za tyle. Ja prawie dostałem od tamtego typa z młotem wielkim, nie? A jednak jak ci przypieprzy takim wielkim młotem, to jest różnica. No nie ma co, lecimy w nich w ten sposób. No bo to szkoda walczyć tak normalnie. W sensie... Może sobie ułatwiam. Aczkolwiek, no... Niestety, to... Jak gdyby ta gra była jeszcze tak w miarę przystępna mechanicznie, to można by się... A mogę to przewrócić? Nie. To wiecie... O Jezus Maria, no i to jest to. No teraz mogłem to sparować, jasne. Ale... Ja pierdziele, chłopie!
Dobra, wbijaj. Wbijaj. Ajajajaj. Teraz trzeba ich tak do maksa dociągać. No chłopy se stoją, no to nie ma źle. Dobra, tu. Teraz na was to przewrócimy. Powinniście spłonąć, nie? Przynajmniej... Seriously? Nawet jeden? No, mimo, że mam awans. Tylko nie wiem, czy ja mam iść tam, czy co. Robimy tak. Kolejne strzałki, to dobrze akurat. No, to jest nauka rzucania... O! Chłop dostał tak, że aż się złożył nawet starczą. Ajajaj. Dobra, tylko nie odskakuj, bardzo dobrze. No, zaraz się będziemy mogli chwilę pobić, nie? Tylko tak... Z gracją sam. Aha, nie mam strzałek. Naprawdę? Czemu ja tego nie za... O, w dupę jeża, zwierza. Dobra, przepraszam, że się musiałem zamknąć mordę, ale wolałem się skupić, nie? Czasem lepiej zamknąć mordę, niż potem powtarzać 3 razy etap, tak jak sobie myślę czasem. Szczerze mówiąc, akurat w tej grze jestem mega skupiony za każdym razem. A i tak sprawia mi sporo trudności momentami. Ja nie wiem, bo tam jest niby... Jeszcze jest in... Oj, ty noju! Niby jest tam jeszcze ta inna ścieżka, nie? Ale... Oczywiście, musiałem... Oni nie mogli się spalić, ale ja musiałem. Czyli was nie hitnę tym. No tak. Gdzie ja w ogóle mam iść? Oj, oj! Ja pierdzielę! Jestem na hita, nie? Dobra, tam jest podka. Ale musimy ich tak wybić, no bo nie ma szansy innej. Nie ma na to opcji, że inaczej to zrobię. Jakby to jest tylko sam. On jest, to na ten dodatek sam jest sam. Więc to już w ogóle szansy nie ma. Dobra. Możemy dobiec. Czekaj, dobierz to. Dobra, dobij go tak. Czemu ty tam celujesz? No nie wiem, celuj sobie. W zasadzie, w czym problem? Bardzo dobrze, Samwise. I 50 na 80, jestem w sumie ciekawy, co się wydarzy, jak ich tak dobiję. Czy tu się zrobi pusto, czy co? Gorzej jak się zrobi jeszcze gorzej. Ale dziwne, że chłopaki się respią. Stójżesz w miejscu, chłopie. Ojoj, ojoj, ojoj. Ale wy tak czekacie na mnie, co? To czekajcie sobie, wiecie? Naprawdę sobie czekajcie. Bo z taką ilością tarczowników to naprawdę ciężko by było wygrać. 3 tarczowników i jeden szybki skurczybyk, który jeszcze na dodatek skacze, nie? Fajnie. Się rozumiemy, kolego. Ja pierdzielę! Najgorsze jest to, że właśnie nie do końca czaję teraz ich ataki. Do końca sam. Pokażecie mi, kto tam walczy w ogóle? Nie, nie ma szansy.
Na co ty liczysz, Mateusz? Dobra, mogę iść tu do góry. Przydałoby mi się trochę strzałek. A co jest tutaj? Nic. No tam coś jeszcze było. Ja chciałbym zobaczyć, nie? Wiecie. Ojoj. Może i proszę się o śmierć, ale... No... Oho. Nie, to tam nie ma co iść. Chyba. Trzeba pamiętać, czy jeszcze mamy Cloaka. O Jezus! Lepiej stąd spierdzielać. Przecież nie, bo tam są ten. No ale to było niebywałe. Masz, rozleję na ciebie ogień. A tutaj co jest? Aha. Fajnie, stary. Dobra, dobij go. Może potek będzie. No w tej kamerze to aż strach iść, nie? Dobra, chyba trzeba to w ten sposób zrobić, no bo to... Jak ja tam mam mieć szansę? Jakbym chociaż był w stanie... Tam jest potek, dobra. Dobra, oni za mną nie agrują się, chciałem powiedzieć. No, walka po prostu niesamowita. Chyba wolę w ogóle walczyć z tymi większymi niż z tymi typami starczą. Kurde. A najgorsze jest w tym to, że wiecie, ja se mogę do nich podejść, tylko że te melepety. Ojoj. Dobra, zaraz się nam licznik zamknie. Ważne, że mamy Cloaka. Ty pójdziesz za mną? Idziesz za mną. Nie, idziesz za mną. Wracasz się. Ja pierdzielę. No, mógłbym to na Cloaku zrobić, nie? A to celowanie do nich to też jest niesamowite. Dobra. Dobijmy ich do tych 80. Zobaczmy, co się wtedy dzieje. Aha. Oj. No dobra, słudzy Saurona se zdechli. Wiedzmy, co tutaj jest. Aha! A, czyli ja tamtędy miałem. Ej, to może idąc tamtędy. Ja pierdzielę, to jest bez sensu, że ja tu poszedłem. Chyba, że. No i fajnie, no. Przeciwko wspólnemu wrogowi to zawsze chętni, nie? Dobra. O, potek, dobrze. Z kim ty walczyłeś? Nie wiem, ale mam pełne zdrowie. To dobrze. O, jaka kamera, chciałem powiedzieć, dobra. Może być taka. Dobra. A co tutaj? Tor. O, bardzo dobrze. Uff! Już tryb perfekcyjny nabiłem, ja ci nie mogę.
Aha! Dobrze, wypalcie się na spokojnie. Jezus! Kampania sama. Ojej, nałożyły mi się dwa te. To jest najcięższe, co może być. Może idzie mi nawet dobrze teraz. Ale to tylko dzięki alimentom otoczenia. Czyli w zasadzie tamtych nie musiałem wybijać. Ja wiem, Sam, ty nigdy nie zapominasz o Mr. Frodo. Czekaj. Nie, no to ja tam mam iść, tak? Czy nie tam? To po co ja ich rozwalałem, tak szczerze mówiąc? A nie, może tu jest coś, jakieś przejście? Nie, nie ma nic. A tu w skałach? Nie, ej, to po co ja to zrobiłem? Ty się dostałem expa, spoko, ale to co, ty ja i tak mam iść do tamtej bramy, czy co? Dobra, tup. Bo myśmy poszli tam w lewo, nie? Nie, tu chłopaki walczą, tu się brama otworzyła. Tam coś jest jeszcze. To powiedzmy, że pójdźmy tam. Jak to takie dodatkowe efekty są. Aha, czyli tam nie mogę iść. No dobra. Idziemy. Tu nikogo nie ma, dobra. Idź sam po schodkach. Powiedzcie, że będzie checkpoint teraz. Dajcie checkpoint. No proszę was, naprawdę. Aha. W takim miejscu i nie dać checkpointa? W sensie. No ja pierdzielę! Kampania Legolasa dużo prostsza była. Znaczy, w sumie jeszcze jest tam czarna brama, nie? Zobaczymy. Nie mów hop, póki nie napijesz się coli, ale... Aha. Pewnie teraz się tam zaraz pomogę. No dobra. No dajcie zrobić checkpoint. Strzelimy sobie oczywiście z tego, myślę. A tam sam pierdzielisz. No stary. No dawaj go tym. Trzy noże i po robocie. Ale śmiesznie, chłopu się to wbiło w ryj i to dwa razy. A spadł mu na szyjnik, nie? Znaczy ten, na pierśnik, czy co, to, cokolwiek tam było. Okej. Dawaj po te. Dobra, wybici. Nie wiem, który kolejny level wbiliśmy, więc fajnie. Ja Legolasem w sumie wszystkie te grupowe upgrade'y wykupiłem, nie? Więc coś tam weszło. Ej, skończyliśmy etap? Nie. No nie, chyba tak. No samo jest tak szczerze, to po tylu... po tej hordzie... O kuźwa. Ha, ja to jeszcze bez checkpointa. Mhm. Wejdź w cloaka. Aha. Aha, nie no pewnie. Pewnie, no! Aha! No super! Wiecie, że jestem teraz na strzała?
ja mam po prostu stąd uciec, czy o co chodzi? Aha! Nie, zmarłem. Ja pierdolę! Jak ja teraz nie wczytam się w tej wieży, to rage quituję! Naprawdę, przejdę to na łatwym. Jest! I przepraszam, że się uniosłem, ale ja już miałem w głowie to, że będę musiał jeszcze raz to przechodzić, bo nie było napisane punkt kontrolny, nie? Dobra, w takim układzie to tam wiecie. Też takie trudne nie... Znaczy nie będzie, no ja miałem straszną presję. Po prostu myślałem, jak ja mam się nauczyć typa. Jak wiecie. Mhm. O, patrzcie, wreszcie widać mu pasek zdrowia. Ojoj, kuźwa, jak to jest, że sam walczy z dwoma bossami, a cała reszta tej ferajny nie je. Ja pierdzielę. Za tyle, że bez zasranych pająków. Mhm. Dobra. Dobra, dobra, nie ma źle, nie ma źle, naprawdę. To już ogarnąłem, jak to zrobić. Nie mam już presji, że... Że wiecie, że za chwilę znowu coś się wydarzy. Dobra. Mhm. Ajaj, ajaj. Kurde! Dobra. Ja nie wiem, czy da się go tym ogłuszyć. Chyba nie, chyba trzeba. Patrzcie, bo on cały czas bierze te. Dobra. Okej. Okay. Nożesz w dupę, ty chłopie. Dobra, trzeba go tym dzigać. Nie ma rady. Dobra. Chłopie. Jezus Maria, już byłem tyci. Ale dobra, opracowałem go. Nie, no to w sumie to kuźwa, łatwy boss. Przy tym to przeloba i ten. Ale naprawdę, jakbym zginął teraz i by się okazało, że od nowa wszystko, to bym zmienił na łatwy, nie? Naprawdę. Już mi psycha siadła totalnie. O, co ja zrobiłem? Nie wiem nawet. Co to za combo było? Prawy, prawy, nie, czekaj. Prawy, lewy, lewy, lewy. Możemy spróbować. Prawy, lewy, lewy, lewy. Chyba nie pykło. Nie wiem, czy boss... Ojej, czy akurat ten boss jest... Raz, dwa, trzy... Dobra, trudno. Może się to nie buguje i się to normalnie odnawia, aż nie, że trzeba czekać. Bo to by było dopiero hitem. Raz, dwa i rębacz orków. Ajajaj. No ale dobra, ty, no teraz tego chłopa można... Wręcz hitless zrobić nawet. Prawy, lewy, lewy, lewy. Dobra. Nie, chłopie. Lewy, lewy, prawy. Dziękuję, dobranoc. Dobrze, 2000. Zrobiliśmy to! No i co? A gdzie jest Mr. Frodo? Tu jest. Sam,
Come on, Mr. Fool. I know the way out of here. Thank you, Sam. We're close to Mount Doom now. Just a short way more and you'll be free of that ring. Patrzcie, jak równo wyszło. 30 minut. Ach, ten Samwise Gamgee. Najlepszy bohater. Mówię wam. Gdyby Sauron popatrzył się na Mr. Frodo, to by było... Samwise tak... Chcesz go zaatakować? Najpierw musisz stoczyć pojedynek ze mną. Podbiegłby do Aragorna, wyciągnąłby mu broń Isildura i by napierdzielał się z tym Sauronem, nie? Płacz Celeborna. Fajnie. Czyli co my tu mamy? O, to nawet nie miałem najlepszych. Najlepszych sztyletów nie miałem. No. No dobra. A tego już sobie... O, no nie kupimy. No to dobra, trudno się mówi. I co? Kampania Hobbita? Zrobiona! Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy. Moi drodzy, to był Władca Pierścieni, Powrót Króla. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!